Co łączy Ryszarda Kałaczyńskiego, rolnika z Wituni, z Cliffem Youngiem, australijskim hodowcą owiec? Obaj na zawsze zapisali się w historii biegów długodystansowych. W jaki sposób? Zapraszam na zabiegany vlog, w którym wszystko wam wytłumaczę. ...1983 rok, Sydney. Za kilka chwil rozpocznie się bieg ultramaratoński na dystansie 875 km pomiędzy Sydney a Melbourne. Dziesiątki profesjonalistów, przygotowujących się do tego biegu przez lata. I on, Cliff Young. 61-letni rolnik w kaloszach i kombinezonie roboczym. To nie żart. To się wydarzyło. Facet pojawił się na starcie i powiedział, że chce biec. No bo tak, bo lubi, bo fajnie, bo chce pobiec. Wszyscy myśleli, że jest niespełna rozumu, bądź jest to jakaś prowokacja. On powiedział, że pobiegnie i będzie biegł, dopóki nie dobiegnie, no bo w sumie to, no cóż, no, pobiegnę. 900 kilometrów, co to jest? No przecież bez problemu. No i ruszyli. Oczywiście profesjonaliści uciekli, Cliff Young został w tyle, oni biegli, on szurał. Oni biegli, on szurał. Jak to szurał? No szurał, słuchajcie, szurał, bo on nie biegł. Właściwie tylko tak powłóczył nogami. Później ten styl został nazwany Cliff Young Shuffle i wielu biegaczy implementowało go, aby optymalizować swoje wyniki na ultramaratonach. No i on tak sobie tuptał. Tuptał sobie za tymi profesjonalistami. Czwartego dnia ich minął. Dobiegł na metę jako pierwszy, ponieważ nie wiedział, że powinien spać, powinien odpoczywać. Po prostu biegł. I dobiegł. Poprawił wynik o 9 godzin. Dostał nagrodę $10,000. Nie wiedział, że była ta nagroda, więc oddał ją pozostałym biegaczom od 2 do 6 miejsca. Jak to możliwe? Ponieważ Cliff Young przez całe swoje życie ganiał owce. Miał gospodarstwo ze swoją mamą o powierzchni 800 hektarów, czyli 8 km kwadratowych. To jakbyście sobie narysowali prostokąt, to jest 2 na 4 km. No i nie mieli ciągnika, bo ich nie było stać na ten ciągnik przez wiele lat. Więc Cliff Young, jak owce się rozpierzchły, bo szła burza czy coś, no to ganiał te owce. No i w ten sposób biegał całe życie. I oprócz tego, że wygrał ten bieg w 83 roku, stanowił jeszcze kilkanaście rekordów na dystansie 50, 100, 200 i 500 km, biegu 12 i 24 godzinnym, oczywiście w kategoriach 60 i 70+, biegał do późnej starości i zmarł, mając 81 lat w 2003 roku. Dobra, dobra, Australia daleko jest, może ktoś powie, taki klimat, inaczej ludzie żyją, spokojnie i coś, no ale wiecie, mamy swojego Cliffa Younga, a nazywa się Ryszard Kałaczyński. Panie Ryszardzie, jeśli będzie pan oglądał tego vloga, mam nadzieję, że pobiegniemy razem u pana w Wituni, ponieważ pan Ryszard jest z Wituni, miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim. Czego dokonał pan Ryszard? Pan Ryszard w ubiegłym roku zakończył cykl 366 maratonów. Biegał je codziennie. Po całym dniu ciężkiej pracy w swoim gospodarstwie rolnym, w którym hoduje trzodę chlewną, wychodził na trasę i robił maraton codziennie. Oprócz tego pan Ryszard ukończył kilkanaście, jeśli już nie kilkadziesiąt ultramaratonów, kilka razy startował w Spartatlonie, czyli w ultramaratonie pomiędzy Atenami a Spartą. Ukończył również bieg pomiędzy Zakopanem a Sopotem, 800 km. Także jak widzicie, nieważne skąd jesteście, kim jesteście i co robicie, możecie biegać te nawet tak abstrakcyjne dystanse. Kto z was chociaż raz przebiegł maraton, wie, jak jest to morderczy wysiłek. A oni, zarówno Cliff Young, jak i Ryszard Kałaczyński, biegali dużo dłuższe dystanse. No i cóż, można. Zatem czołem zabiegani, koniec wymówek, zakładajcie buty i idźcie biegać. Do zobaczenia.